Cześć, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, pomyślałam, że dzisiaj siądziemy i nagramy sobie małe Get Ready With Me. Za dużo złego ostatnio się dzieje na świecie, w Polsce i miałam ostatnio bardzo zły humor. W ogóle nie miałam ochoty na nagrywanie, nie miałam ochoty też na wrzucanie żadnych kosmetycznych postów na Instagramie. Jeżeli śledzicie mnie tam, to zresztą wiecie. I pomyślałam, że mimo wszystko chyba większość z nas potrzebuje trochę takiego oderwania się i po prostu pobawienie się makijażem, pobawienie się kosmetykami. Poza tym wrzucałam na Instagramie pytanie, czy chcielibyście widzieć jakieś treści kosmetyczne i 85% z Was napisało, że mimo wszystko chcecie, że potrzebujecie tego. Ja również też tak czuję, więc dzisiaj po prostu pogadamy sobie, przetestujemy sobie trochę nowości. Przede wszystkim chciałabym użyć palety Soft Glam 2 od Anastazji, ponieważ jeszcze nie miałam okazji jej przetestować. Zamówiłam ją, ponieważ ja, słuchajcie, bardzo, bardzo lubię Sultry od Anastazji Beverly Hills. Uwielbiam tą paletę, uważam, że to jest naprawdę jedna z fajniej skomponowanych palet takich chłodnych, neutralnych, jaka jest na rynku, chociaż nie wiem, czy ona nie była jakiś czas temu wycofywana, ale widziałam ją na promocjach. Natomiast ostatnio dużo bardziej przepadam za paletami kompaktowymi, mniejszymi. I ta Soft Glam 2 jest to część kolekcji świątecznej już od Anastazji i to jest połączenie palety Soft Glam oraz Norvina. Ja nie miałam, nigdy nie kupiłam ani jednej, ani drugiej, tej w pełnowymiarowym opakowaniu. Z tego, co kojarzę, to tutaj jest 6 odcieni z palety Soft Glam i 2 z Norviny, tak mi się wydaje. Tak, ponieważ tutaj w sumie jest 8 cieni i tak jak mówię, ostatnio dużo bardziej, zresztą ja zawsze byłam dużo większą fanką palety mniejszych, kompaktowych, ponieważ nie muszę się dużo zastanawiać, co chcę użyć, wszystko jest w jednym miejscu, więc zobaczymy, czy jakość jest taka dobra jak w palecie Sultry, bo tak jak mówię, tamtą uwielbiam. Przy okazji też, słuchajcie, ja jestem w trakcie testu teraz podkładu najnowszego z Maybelline, tego rozświetlającego, natomiast nie chciałam go wrzucać tutaj do tego filmu, ponieważ to by było już za dużo. To będzie osobny film, ale nagrywam je w tym samym dniu, więc na sobie mam ten podkład oraz korektor z Rare Beauty. Cały czas go testuję, cały czas jestem z niego zadowolona. Jeżeli chcielibyście zobaczyć pierwsze wrażenie, to jest ono również na moim kanale. I może będę kontynuować teraz z cerą. Słuchajcie, ostatnio miała premierę w Malezji bardzo fajna marka, która nazywa się Sunny's Face. Ja jej śledzę na Instagramie i ogólnie znam, kojarzę te kosmetyki już od wielu, wielu lat. To jest marka z Filipin i oni mają przepiękne kosmetyki, takie bardzo mocno fokusujące się na cerze, na delikatnym wyglądzie skóry, mają super róże w kremie, mają rewelacyjne produkty do brwi, do ust również. Ja zamówiłam 2 produkty do ust i jeden róż w kremie, to jest Sunny's Face Air Blush Cheek Tint w odcieniu Peached i to jest faktycznie taka palona brzoskwinia, głębsza brzoskwinia, trochę nawet odcień terakota, róż w kremie. Już używałam go 2 albo 3 razy, jestem z niego bardzo zadowolona, natomiast nie używałam go jeszcze w żadnym filmie. Zobaczcie. Na początku ten efekt wydaje się być bardzo mocny, natomiast jak zaczynacie produkt rozprowadzać, on przepięknie wtapia się w powierzchnię skóry. Ja nakładam go na taki mokry policzek, nieprzypudrowany. No i uważam, że to jest super odcień takiej skóry muśniętej słońcem, trochę nawet spieczonej, ale oczywiście za pomocą makijażu. Bardzo naturalny kolor, ale tych odcieni jest dużo, dużo, dużo. Chciałam pokazać Wam te produkty nawet w formie ciekawostki, że taka marka istnieje. W ogóle pokazywałam Wam ją na Instagramie, jak właśnie była premiera tych kosmetyków w Malezji i zachęcam Was do śledzenia ich na ich profilu właśnie na Instagramie, ponieważ ich kampanie są przepiękne, bardzo estetyczne, bardzo, no, na pewno zachęcające, jeżeli jesteście fanami, fankami delikatnego, świetlistego, bardzo naturalnego makijażu. No, słuchajcie, ja uważam, że nic nie daje tak naturalnego efektu jak produkty kremowe.
ten róż tak wtapia się w powierzchnię skóry, że zupełnie nie jesteście w stanie zobaczyć jakiekolwiek struktury. Nie widzicie, gdzie zaczyna się policzek, gdzie zaczyna się podkład, gdzie wtapia się, w którym miejscu, bo to się tak wszystko z sobą przepięknie stapia, nie zostawiając żadnych ostrych granic, nie zostawiając żadnych smug. Wezmę sobie jeszcze gąbkę i rozetrę wszystko ładnie ze sobą, zwłaszcza te granice. I może zrobimy sobie teraz brwi. Mam teraz akurat pod ręką Revlon Color Stay Brow Creator. Ja mam go w odcieniu 640 Grey Brown. Kupiłam ten produkt z polecenia jakiejś zagranicznej youtuberki. Nie pamiętam dokładnie teraz u kogo. Być może była to Mariah Leonard, tak mi się wydaje. I to jest produkt podwójny z jednej strony, a tak naprawdę potrójny. Macie tutaj bardzo fajny, mój ulubiony sposób aplikacji, czyli cieniutki rysik, jeżeli chodzi o samą kredkę. I ona faktycznie jest w odcieniu takim taupe, trochę szarym, trochę brązowym. W środku tutaj, jak odkręcicie produkt, jest taka gąbeczka nasączona pudrem, więc możecie sobie też delikatnie jakieś ubytki wypełnić tym pudrem. A na końcu jest szczoteczka, natomiast nie wiem, czy mi się trafił jakiś felerny egzemplarz, ale za każdym razem, jak chcę otworzyć tę szczotkę, to dzieje się to i zamiast szczoteczki mam sprężynę, a szczoteczka zostaje tutaj razem z zakrętką. Strasznie to jest wkurzające, ponieważ słuchajcie, tak się dzieje praktycznie za każdym razem. Ja nie jestem w stanie odkręcić to tak, żeby... Więc, żeby się nie denerwować, zwykle daję sobie z tym spokój. I po prostu, żeby się nie denerwować, biorę szczoteczkę z innego produktu. I wyczeszę sobie najpierw brwi do góry. Powiem wam szczerze, że zwykle mimo wszystko używam tylko i wyłącznie tej kredki, tego cieniutkiego rysika. Nie sięgam zbyt często po ten puder, ale może... Bo wydaje mi się, że nie pokazywałam wam jeszcze tego produktu tutaj na YouTubie, no nie? Wydaje mi się, że nie. To może pokażę wam i ten puder. Ja słuchajcie, ledwo co dotykam tym produktem brwi, ponieważ nie chcę, żeby nałożyło mi się go zbyt dużo. A jak się jest ostrożnym i naprawdę tak lekko tego się muska brew, to można sobie naprawdę bardzo ładnie ją podkreślić i przyciemnić. To jest bardzo fajny kolor, jeżeli macie taki mysi odcień włosów jak ja, ponieważ on nie jest ani bardzo szary, ani bardzo brązowy. Okej, tyle wystarczy i teraz już sięgam po tę kredkę z cieniutkim rysikiem i bardziej podkreślę sobie kształt. Okej, brwi nałożone. Nałożyłam też już sobie bazę na powieki. To jest jedyna baza, którą tak naprawdę używam, czyli Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base z marki NARS. Jeszcze tak wracając za chwilę do marki Sunny's Face, czyli do tego różu, który wam pokazywałam. One, słuchajcie, są bardzo niedrogie, ponieważ koszt takiego różu to jest około 35 zł, a patrząc na estetykę marki, na jakość i sam wygląd opakowań, i też na jakość samych kosmetyków, to spokojnie ja bym mogła powiedzieć, że to jest marka luksusowa, marka z wyższej półki, gdybyście mi nie powiedzieli, ile te produkty kosztują, więc 35 zł za taki róż w kremie, no naprawdę super. Oczywiście 35 zł, ja mówię, to jest 35 ringgitów, ponieważ jeden ringgit malezyjski to jest praktycznie tyle samo, co jedna złotówka. Ja je kupowałam tutaj stacjonarnie w Malezji, bo tak jak wam mówiłam, one ostatnio miały swoją premierę tutaj. I może przejdźmy już do chyba gwiazdy dzisiejszego filmu, czyli palety Anastasia Soft Glam 2. Słuchajcie, ona ma takie welurowe opakowanie, jak mieliście poprzednie palety te w pełnowymiarowym wydaniu z Anastasii. Na pewno wiecie, to jest bardzo przyjemne. Pewnie będzie się brudzić, trochę inne niż Sultry, ponieważ Sultry było takie teksturyzowane, ale brokatowe. Tutaj coś innego. Jeżeli byście chcieli zobaczyć w ogóle, porównując wielkość klasycznych palet z Anastasii do tej mniejszej, no to jest znacznie mniejsza, zdecydowanie. Odkleję sobie może tą folijkę. Zastanawiam się, co stworzyć, ponieważ nie mam żadnego pomysłu na ten makijaż. Może zacznę od odcienia Orange Soda, czyli tego
żółto-brzoskwiniowego, beżowego, na pewno ciepłego odcienia i nałożę go w załamanie powieki, nawet trochę wyżej ponad załamanie, żeby wymodelować sobie kształt powieki. Ponieważ ten kolor różu mamy bardzo ciepło dzisiaj, to czemu nie? Mogę sobie zrobić cieplejszy akcent na powiece również. Bardzo fajny mat, blenduje się rewelacyjnie, zero zaskoczenia tutaj. Ma trochę osypu, jak dotykam go w palecie, ale nie bardzo dużo. Natomiast pod oczami w tym momencie nie osypuje się w ogóle. Dajcie mi znać, czy ta mini paleta z Anastazji to jest coś, co Was zaciekawiło, jeżeli chodzi o kolekcje świąteczne. Mnie bardzo zaciekawiła, ponieważ tak jak Wam mówię, nie miałam Soul Tree, nie miałam Norwiny, zupełnie nie byłam zainteresowana kupnem ich. No jakoś nie potrzebowałam takich dużych palet. Wystarcza mi ta duża, duża jak dla mnie Soul Tree, jeżeli chodzi oczywiście o markę Anastazja, więc to było dla mnie idealne rozwiązanie. Nie wiem, czy to jest taka super paleta dla osób, które mają te dwie palety. No chyba, że chcielibyście mieć coś takiego bardziej podręcznego i niedużego, a lubicie zarówno Norwinę, jak i Soft Glam, no to wtedy jak najbardziej. Okej, teraz żeby zbudować sobie jeszcze mocniej załamanie, wezmę odcień Incense, to jest matowy, jasny brąz. One po dotknięciu cienia sypią się, natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza. I nałożę go, już nie wyciągając tak bardzo dużo pod brew, tylko skupiając się w miejscu, gdzie występuje załamanie powieki. I nałożę go również delikatnie na zewnętrzną część oka. Bardzo ładny, neutralny, matowy, taki średni nawet powiedziałabym brąz. Ani nie bardzo ciepły, ani nie bardzo chłodny. Myślę, że to jest właśnie taki typowo neutralny, brązowy kolor. Super się wtapiają ze sobą, bardzo ładnie się łączą. No, słuchajcie, wiem, że marka Anastazja miała swoje wzloty i upadki. Natomiast zdecydowanie oni zasłynęli ze swojej jakości produktów do brwi i potem cieni, palet cieni i faktycznie tutaj no ta jakość jest super, naprawdę te maty zupełnie nie zostawiają jakichś takich suchych, kredowych miejsc. Przepięknie się ze sobą łączą. Coś mi zaczęło tak mocno wanilią pachnąć, zapomniałam, że mam świeczkę ze sobą. Słuchajcie, to jest tania jakaś świeczka z Ikei, a pachnie mi mocniej niż niejedne jakieś świeczki za stówę tej wielkości. Bardzo mnie ciekawi ten odcień Soul Tree. W ogóle śmiesznie, że odcień Soul Tree nie występuje w palecie Soul Tree. Nie wiem, czy to ma ze sobą coś wspólnego. Może przepięknie się błyszczy, zobaczcie. Może nałożę go palcem na całą ruchomą powiekę. To jest taki kolor trochę fiolet, trochę bordo, trochę oberżyna. Bardzo ładny kolor. Nałożę go najpierw palcem, a potem już będę go dopracowywać pędzelkiem. Wezmę sobie pędzel MAC 217, pędzel czysty. Nieco zabarwiony jakimś zielonym kolorem, który nie jestem w stanie dobrać, ale czysty. I rozetrę granicę i dojdę sobie tym cieniem do wewnętrznego kącika, tam gdzie już mój paluch nie był w stanie dotrzeć. Trochę osypał mi się ten odcień, tutaj delikatnie. Ten odcień Soul Tree pod powieką, ale to nic. Ja nie nakładałam jeszcze pudru i spokojnie będę mogła sobie to potem doczyścić nawet odrobiną korektora. Ten odcień Soul Tree ma piękny kolor. Tak jak Wam mówiłam, to jest takie połączenie fioletu i bordo.
bardzo ładnie połyskuje. Natomiast to nie jest jakiś intensywny metalik, to nie jest najbardziej rozświetlający, nie wiem, jakiś trójwymiarowy odcień, który widziałam w swoim życiu. Są odcienie połyskujące w palecie Soul Tree, które bardziej mi się podobają i mocniej się błyszczą. Ten, zobaczcie, tutaj taki naturalny efekt, ale sam kolor jest ładny. Nawet jak przyłożę nieco gąbkę, to większość się odkleja. Bardzo podoba mi się również ten matowy odcień Mulberry. To jest takie, słuchajcie, grzane wino, bardzo ciemne bordo. I nałożę go na górnej powiece w zewnętrznym kąciku, tylko żeby zintensyfikować delikatnie efekt. I skupiając się raczej na tej ruchomej powiece, delikatnie blendując ją z załamaniem, ale nie wyjeżdżając nim bardzo wysoko. Piękny fiolet, wino, super kolor. Póki co jestem pod większym wrażeniem matów, a nie błysków. Błysk jest w porządku, ale jak mówię, nie świeci się jakoś super. To też nie jest jego minusem. Nie każdy szuka w palecie bardzo błyszczących cieni, ponieważ wtedy taka paleta automatycznie staje się odrobinę mniej użytkowa dla części osób, które szukają czegoś bardziej naturalnego. Teraz, zanim zrobię sobie dolną powiekę, chcę ją delikatnie wyczyścić, więc wracam do korektora Rare Beauty. Mówiłam Wam, że mam go na sobie? Chyba na początku filmu Wam mówiłam. I on, jeżeli oglądaliście mój test, nie wygląda dobrze nałożony w bardzo dużej ilości. Tutaj zdecydowanie mniej znaczy lepiej, więc nie chcę go nakładać bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo mała ilość, ale chcę sobie nim wyczyścić dolną powiekę. Okej. Będzie w porządku. A wracając do tematu świeczki z Ikei, nie wiem czy słyszeliście, ale Byredo, czyli ta bardzo droga marka, która ma zarówno świeczki, jak i perfumy, będzie miała współpracę z Ikeą. Wypuszczają właśnie dla Ikea linię świeczek, więc myślę, że to może być wspaniała współpraca, ponieważ ceny będą ikeowskie, tam widziałam 20, 30, 40 zł. A już widziałam, design tych świeczek będzie przepiękny, więc nawet dlatego warto będzie je kupić. No ale spodziewam się, że zapachy, jak to Byredo, też będą rewelacyjne, więc mam nadzieję, że wejdą te produkty i do Polski, i do Malezji, że będziemy mogli sobie je kupić zarówno Wy, jak i ja. Na razie widziałam informację, że będą w sprzedaży w listopadzie. Mamy już listopad się rozpoczął, natomiast nie widziałam ich jeszcze tutaj w ofercie, przynajmniej online. Możecie sprawdzić, czy w Polsce są i dać mi znać. Ale wygooglujcie sobie Byredo Ikea. Naprawdę cuda. Na dolną powiekę nałożę sobie najpierw ten matowy średni brąz, czyli kolor Incense. I takim puchatym pędzlem, zresztą używałam go również wcześniej, chcę zaznaczyć nim, może nie, że niedbale, ale nie całkiem bezpośrednio pod linią wodną, tylko całą dolną powiekę. Ja nie boję się tutaj nakładać więcej produktu. Lubię mieć tutaj grubo, ponieważ im niżej zejdę, wydaje mi się, że moje oko robi się większe, powiększa się, a ja mam oczy głęboko osadzone, mam powiekę opadającą, więc to powiększenie tutaj na dole tego oka powoduje, że ono robi się większe. W przypadku mojego kształtu oka to się super sprawdza. Dajcie mi znać, jakie Wy kolekcje świąteczne już sobie upatrzyliście, co wzbogaci Wasze kosmetyczki. No zdecydowanie ta paleta to było coś, na co od razu się rzuciłam, ale nie ukrywam, że już zamówiłam i też już kupiłam i są już u mnie inne produkty z kolekcji świątecznych, marek kosmetycznych, więc te filmy na pewno będą się pojawiać. Jeżeli jest coś, co chcielibyście, żebym bardzo przetestowała i nagrała ten film, to dajcie mi również znać, ale też chętnie posłucham, co Wy kupujecie i może co u Was już się sprawdziło, ponieważ tego już jest dużo na rynku. Od września praktycznie te produkty się pojawiały. Teraz na taki maleńki, precyzyjny pędzelek nałożę odcień Mulberry
czyli ten winny mat, i sięgnęłam po bardzo precyzyjny i mały pędzel, ponieważ ten kolor chcę już nałożyć zupełnie przy linii rzęs, nie wyjeżdżając nim już tak bardzo nisko jak tym odcieniem poprzednim. I zatrzymuję się mniej więcej na 3/4 długości, nie dociągam go do samego wewnętrznego kącika oka. Ok, teraz sięgnę po odcień Dreamer, czyli ten szampański rozświetlający kolor, i nałożę go w wewnętrznym kąciku oka, w wewnętrznych kącikach. Słuchajcie, niełatwo znaleźć ładny, rozświetlający cień. Ja nie wiem, czy to jest kwestia mojego kształtu oka, czy po prostu cieni, których używałam do tej pory, ale jest naprawdę garstka rozświetlających szampańskich kolorów, które dobrze wyglądają i które są w ogóle widoczne w moich wewnętrznych kącikach. Moje wewnętrzne kąciki są trochę schowane, nie są tak uwypuklone jak u innych, między innymi też dlatego, że mam oczy głęboko osadzone i często mam wrażenie, że nakładając tam rozświetlający cień, jego... O matko, teraz się szturchnęłam w oko. Mam wrażenie, że po prostu go w ogóle nie widać. Ten natomiast to jest właśnie to. Wow, o matko, ale się cieszę, że będę miała taki cień w kompaktowej, małej palecie, ponieważ inny, który zrobił na mnie takie duże wrażenie, był w palecie Tati Beauty. A nie wiem, czy ją kojarzycie, ona jest ogromna i często nawet mam ochotę go użyć i tak sobie myślę, robię makijaż i przydałby mi się ten rozświetlający cień z palety Tati, ale nie mam ochoty, siły, chęci wyciągać jej z szuflady dla jednego cienia, ponieważ ona jest ogromna, więc tutaj z tego bardzo, bardzo jestem zadowolona. Nałożę go może minimalnie. Miałam sobie wyczyścić łuk brwiowy tym matowym beżem, ale słuchajcie, tak mi się podoba ten rozświetlający. Wiem, że nie każdy lubi ten efekt, ale nałożę go w tym najwyższym punkcie pod łukiem brwiowym. Słuchajcie, już się robi okres świąteczny. Czemu nie? Błysku nigdy za dużo. Czy ja przesadziłam z tym rozświetlaniem wewnętrznego kącika? Zbiorę go może trochę palcem i wtopię. A! Co tam? Niech będzie się błyszczało. Podkreślę sobie teraz górną linię rzęs kredką z Maybelline. To jest Line Tattoo matowa brązowa. Dosłownie tylko zagęszczając linię rzęs, mniej więcej do połowy powieki. Nie musi to być nic bardzo precyzyjnego, ponieważ zaraz kredkę będę rozcierać. Ok. I wrócę do tego cieniutkiego, maleńkiego pędzelka, którym nakładałam odcień ten winny na dolną powiekę i rozetrę kredkę, żeby nie było żadnych ostrych granic. Wyciągnęłam sobie kąciki trochę, nie nakładałam już tam kredki, tylko rozcierając ją cienkim pędzelkiem, wyciągnęłam sobie lekko zewnętrzne kąciki w formie takich delikatnych kresek. Teraz podkreślę rzęsy zalotką i nałożę maskarę. Cały czas używam tej Pillow Talk Push-Up Lashes, chociaż bardzo mnie denerwuje, ponieważ marzy się niemiłosiernie, natomiast daje ładny efekt na rzęsach. Zobaczę, może ewentualnie ją jeszcze zbuduję, żeby zrobić sobie jeszcze większą objętość L'Orealem Voluminous Lash Paradise, albo nałożę tylko tą. Dajcie mi chwilę. Ok, jednak zostałam tylko przy tej maskarze Charlotte Tilbury. Ona, słuchajcie, po kilku tygodniach od używania jeszcze lepszy daje efekt niż zaraz po otwarciu, jak robiliśmy sobie to pierwsze wrażenie wspólnie. Szkoda, że się tak marzę, no bo efekt teraz moim zdaniem jest jeszcze lepszy niż wtedy. Pogłębiłam sobie też troszeczkę dolną linię rzęs. Teraz chcę przepudrować całą twarz i sięgnę po puder Dior Forever and Ever Control. Control?
Control 001. To jest puder sypki, transparentny. Oczywiście tą strefę, gdzie mam nałożony kremowy róż, zostawiam nieprzypudrowaną, ale wszędzie dookoła i strefę tę chcę sobie lekką warstwę pudru sypkiego nałożyć. Wezmę też sobie kremowy rozświetlacz z Catrice Dewy Wet Look Stick. To jest rozświetlacz w takim sticku. On jest transparentny, zostawia przepiękne, mokre rozświetlenie i też lekką taką różową poświatę, która jest zauważalna, jak zaczynacie ruszać głową i w różnym świetle właśnie można dostrzec takie elementy szampańskie, ale też lekko różową poświatę. Natomiast to nie są żadne drobinki, tylko taki bardziej właśnie mokry efekt. Zdrowej, lśniącej, pielęgnowanej skóry. Nałożę też delikatnie na łuku kupidyna, tutaj w zagłębieniu nosa. Może delikatnie na nos. Ale to jest bardzo delikatny produkt, nic intensywnego. I przejdę teraz do bronzera, również z marki Catrice, również produkt drogeryjny. To jest, słuchajcie, produkt, który chyba będzie w ulubieńcach roku. Clean ID Mineral Bronzer SPF 15, produkt wegański w przepięknym kartonowym opakowaniu, lekkim, z gumką, bardzo praktyczny, bardzo cienki, wszędzie mieści. Ja mam go w odcieniu 0,10 Light Medium, z tego co wiem jest też jeden ciemniejszy kolor, jeden albo dwa, ale wydaje mi się, że jeden. To jest wspaniały produkt, jeżeli lubicie bronzery bardzo delikatne, bardzo naturalne, to jest produkt, który sprawdza się u mnie jako takie dwa w jednym i produkt do ocieplenia skóry, ale i delikatnego modelowania, ponieważ on nie jest ani bardzo mocno chłodny, ani nie bardzo mocno ciepły. Bardzo neutralny odcień bronzera, dodatkowo przepięknie się rozciera i jest bardzo jasny, bardzo delikatny, więc tutaj nie ma możliwości, jeżeli macie podobny odcień skóry do mnie, że zrobicie sobie plamy. Nawet sprawdzi się, myślę, że spokojnie, do karnacji jeszcze jaśniejszych niż moja. Ponieważ on u mnie wygląda naprawdę bardzo delikatnie. Nie jest to mocne modelowanie, nie jest to mocne ocieplanie, nie jest to mocny efekt bronzera. Coś bardzo, bardzo delikatnego. Na usta nałożę konturówkę Essence, również niesamowicie tani produkt, ona chyba kosztuje 7 zł. 02 Nude Painting Soft Contouring. Jest to jedna z moich ulubionych konturówek nude. Bez względu na to, czy mówimy o konturówkach z wyższej półki, czy z niższej. W odcieniu nude, ale takim beżowym. Nie nude brązowy, nie nude różowo-brzoskwiniowy, tylko totalnie beżowy. Ale też nie dający efekt korektora na ustach. No jest naprawdę perfekcyjny. I za tą cenę to naprawdę grzech nie spróbować. Zwłaszcza jeżeli lubicie pomadki, konturówki w odcieniach nude. I na całe usta nałożę błyszczyk Fenty Gloss Bomb w odcieniu Fussy, czyli tym takim bardzo ładnym różowym kolorze. I wiecie co, teraz jak patrzę na ten cały makijaż, to dołożę sobie jeszcze kapkę tego różu. Dosłownie zamoczę swój beauty blender i chcę jeszcze trochę więcej tej soczystości na środkowej części twarzy. Nie nakładałam go nigdy beauty blenderem, bardzo delikatnie nakłada go w ten sposób. Pędzel, jak widzieliście wcześniej, zdecydowanie nakładał więcej produktu. Tutaj zobaczcie, jest bardzo stopniowy efekt, ale to dla osób, które lubią naturalny efekt, bądź boją się kremowych produktów, może być spoko metoda, żeby próbować produkty kremowe właśnie nakładać gąbką.
Okej, tak wygląda skończony makijaż. Dajcie mi znać, który element najbardziej Wam się podobał. Tak podsumowując, to no, ten róż w kremie to już kolejny raz, kiedy go używam. Wiem, że go bardzo lubię. Chciałam Wam po prostu pokazać nową, fajną markę w mojej kosmetyczce. Jeżeli chodzi o paletę Soft Glam 2, myślę, że spokojnie będę sięgać po nią często. Jestem zaskoczona tymi błyskami, że ten szampański zrobił mi taki połysk tutaj w wewnętrznych kącikach, a ten fioletowo-oberżynowy no jest taki bardziej, zobaczcie, satynowy, delikatny, ale wciąż bardzo ładny. Maty rozsmarowywały się jak masełko, więc spokojnie, jeżeli chcielibyście zainwestować w paletę Anastazji, ale nie chcieliście takiej dużej, to myślę, że to może być naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Tak jak Wam mówiłam, podzielcie się ze mną, jakie produkty pojawią się w Waszej kosmetyczce, bądź już się pojawiły, jeżeli chodzi o kolekcje świąteczne. A na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!